Dominik Woźniak, MMA.pl, ze mną Sylwester Wardęga. Na początku chciałem zapytać, czy odczuwasz jakiś smutek? Witam wszystkich. Smutek? Tak. Dlaczego? No bo Wersow się zaręczyła z Frizem dzisiaj. Ale dlaczego? Ja bym mógł odczuwać smutek, jakbym był zakochany w Wersow. Nie, no ale to śmieję się na twój wywiad tam z Michałem Rogozińskim, gdzie tam właśnie mówiłeś. Powiem ci, że przed chwilą się dowiedziałem 3 minuty temu. Okay. Fajnie, szczęścia życzę. Widać, że Friz ją bardzo wspiera i to jest super, bo ja uważam, że związek to jest i na dobre, i na złe. I właśnie Friz udowadnia, że jest z Wersow, nawet są problemy. No i tym bardziej taki związek właśnie, gdzie można powiedzieć, patrz, czy na ciebie cała Polska. No może nie cała Polska, ale bardzo duża ilość osób się tobą interesuje. Tak, tak, wtedy tak. Nie, bardzo gorzej. Fajnie, szczęścia im życzę. Powiedz mi, jak podobała ci się w ogóle gala? No jest to, można powiedzieć, już śmiało konkurencja dla Fame MMA. I jak chciałbym... tam słyszałeś? Jakieś przecieki o sprzedaży? Coś tam wiesz? Nie wiem. Wiem, że chyba dobrze, ale żadnych... Co znaczy dobrze? Nie mam zielonego pojęcia. 100, 200? Nie mam zielonego pojęcia. No więc, jestem ciekawy właśnie. Bo a jak w ogóle szacujesz? No bo jednak ta karta była dość ciekawa. Trochę Ferrari, trzeba chyba mu jakieś, organizatorzy muszą mu jakieś czekoladki chyba kupić. No Ferrari nakręcił fajnie. Ciekawe, co tam chłopaki powiedzą. Ja obstawiałem wcześniej, że powyżej 200 dadzą radę. Okay. Powyżej 200 tysięcy. No to wiesz, hala pełna i 200 tysięcy, to myślę, że już jest jednak dobry zarobek. To się już spina. Ja na początku obstawiałem, że to się nie zepnie, ale ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że będzie Japczan. Myślałem właśnie, że wszystko będzie oparte na Lexi Natsu. I ja też... ci powiem, że jestem bardzo zaskoczony, że Japczan robi takie wyniki. Tak, ale bo to wiesz, Ksajo Industries i tak dalej, oni jakby mają ten kolektyw swój. Ekipa sześciu chłopaków i każdy każdego wspiera i to fajnie jest, nie? To jest właśnie moc tkwi w grupie osób. To też widać po ekipie Freeza, wiesz, gdyby Freeze działał sam, no to nie byłyby aż tak dobre wyniki, a jak jest drużynka. Zresztą ja jestem takim frajerem, że sam działam. No ale jaką masz, kurczę, ekipę? No tak, ale teraz pomyśl, żeby było sześciu takich. I to byśmy trzeba by razem było trzymali. Kasę na sześciu dzielić. To tak nie działa do końca, ale okej. Okay. No bo oni też by swoje robili dodatkowe, no tak, czego ja nie robię, nie? Ale wiesz, jest jeden kanał, tak, niby jest więcej treści, ale to chyba nie jest do końca, bo wiesz, ty dużo pracujesz, robisz bardzo jakościowe materiały jak na YouTube. No i też wiesz, ta monetyzacja jest dobra. No Freeze robi w ogóle całkiem inny content, można powiedzieć, że dla dużo młodszych osób, więc tam ta monetyzacja też może być dużo mniejsza, nie? No tak, ale zawsze fajnie działać w grupie, niż samemu, tak uważam. Nie myślałeś, ale ja jestem akurat takim typem, że wolę działać sam. Okay, właśnie chciałem zapytać, czy nie myślałeś... Ale jeżeli chodzi o kwestię biznesową, to lepiej właśnie tworzyć, wiesz, drużynę. No zobaczymy, myślałem, ale na razie to mam inne rzeczy na głowie. Walkę! Pytasz się mnie, ile pay-per-view Hilux sprzedało, ale pewnie detektyw Wardęga już nie, pewnie no, wiesz, na początku... Ja zaczynam węszyć tutaj, nie? Zaraz tutaj gdzieś tam ucho podłożę, usłyszę coś. No ale to pewnie będzie, wie. Podejrzewam, że się pochwalą, że to nie będą takie wyniki, że trzeba ich ukrywać, a że raczej dadzą znać, jak to poszło. Która walka gali ci się najbardziej podobała? Wiele walk mi się podobało, naprawdę się dobrze bawiłem, fajnie zaskoczył Narcyz, fajne emocje wzbudziła ta walka trzech, widać było po publiczności, że publiczność jest i wściekła i tak dalej. A jak ty to odbierasz, że ktoś przed walką się namawia? Dla mnie to było naturalne. Dla mnie to było naturalne. Wiedziałem, że tak będzie, tylko się zastanawiałem, kto z kim. No bo to normalnie. Nie uważasz, że to jest tak, mocno mówiąc, frajerski numer? Frajerski? Nie nazwę tego frajerski. Na pewno to jest jakiś... No ale kurczę, jakbyś sobie to wyobrażał, no że wbiegają w siebie we trzech i dwóch się łapie, a jeden punktuje no, i jednego że, i drugiego? No, ja sobie po prostu to wyobrażam tak, że się no, nie dogadują i po prostu próbują to jakoś rozwiązać, no bo wiesz, no to potem się, to nie była walka dwóch na jednego, tylko każdy z każdym, no nie? Wiesz, no to można było taki format zrobić. Ja uważam, że teraz, jeśli taka walka by była, to jeśli sędzia, który jest doświadczonym sędzią w MMA, zobaczyłby coś takiego, powinien to przerwać i dać po minusowym punkcie tym zawodnikom, którzy ewidentnie widać, że trzymają jednego i próbują wiesz, go wyeliminować, żeby taka, potem... kurczę, sieka, trzech walczy, to tego nie opanujesz, nie ma czegoś, zasad do czegoś takiego. Bo to wiesz, no okej, nawet by udawał, że lekko bije tego, bo mówi, a, bo mam lewą słabszą, a temu, na którego się nagadali, to by mocniej wali. No to też, a sędzia już by nic sobie nie mógł zrobić. I tak to ominą i tak. To jest po prostu taki, wiesz, pomysł, że to było wiadomo, że to będzie dzikie. No i było dzikie. No w sumie Kosakowski bardzo dobrze na tym wyszedł, wygrał. Bo... Kosakowski wygrał, w sensie nie podnieśli mu na koniec ręki, bo wygrał Lukas, w sensie w walkę, ale wizerunkowo to całkowicie Kosakowskiego zwycięstwo jest. A porażka Lukasa.
i... Parę mocnych ciosów. Natomiast no... Pomóż. Puzio? Bunio. Przepraszam, bo właśnie wyleciało mi z głowy. Tak mnie zaskoczyłeś, że aż ja dostałem amnezję. Powiedz, jak przygotowania do tej walki, jak zmieniasz te przygotowania w stosunku do tych poprzednich? No chciałem zapytać, czy jakoś bardziej zwracasz uwagę na tą swoją cukrzycę tutaj przy tym, no bo jak rozmawialiśmy po ostatniej Gali Fame, no to jednak, wiesz, to nie było tłumaczenie, no bo jakby zmagasz się z chorobą, no to mówiłeś, że jednak czułeś, że z tych nerwów tam coś chyba nie... Wiesz, nie, to jeszcze jest kwestia, że do tamtej walki ja musiałem tyć. Ja miałem presję, że muszę utyć, bo inaczej będzie on dużo cięższy. I przez to jadłem też takie posiłki nie do końca dobre dla cukrzyka, tylko żeby jak najszybciej utyć. Tycie dla cukrzyka też jest złe, dlatego te cukry mi latały. Teraz nie muszę tyć, o wiele mam lepsze cukry. Czasem to jest problem, ale póki co świetnie nad tym panuję. I dla mnie najważniejsze właśnie w walce, żeby były wyrównane. Po prostu sobie ostatni posiłek zjem 3-4 godziny przed walką. Wtedy tak właśnie sobie, wiesz, jeszcze bananka zjadłem, później nie wiedziałem, czy ten banan już się trawi, czy nie. I takie zacząłem, i wyszedłem na walkę z cukrem, nie wiem, 250-260. Co to... A normalnie jest chyba ile? 70, nie? Norma jest od 80 do 120. To jest, jednak mięśnie się spinają. Znaczy, uważam, że ten cukier mnie nie spiął na walce, ale tak sprawił, że w moją psychikę uderzył, że ja już, jak zobaczyłem ten cukier, mówię, o, to już chuj po ptokach, nie? Bo tak to się czułem, nie czułem, że mam wysoki. Ale ja nie chcę składać się cukier. Kasper i tak by mnie rozdupczył, nie? Tutaj w ogóle nie ma co. A powiedz mi w ogóle, nie wiem, teraz jak tak trenujesz, to złapałeś tego bakcyla do MMA? Jak to wygląda? Czy to po prostu jest dla ciebie zabawa, nie wiem, jakaś chęć do robienia, nie wiem, zrobienia ponownego szumu, tak? No bo ty jednak, no, masz teraz jakby mocną społeczność, no ale no umówmy się, że ty byłeś taką pierwszą osobą w Polsce, która zaczęła robić YouTube'a, no i wtedy no to te twoje filmy, te Człowiek Pająk czy te inne, no to tam są wyświetlenia takie, których się teraz nie da osiągnąć. Tak, ale wtedy to było na świat. Uważam, że w Polsce teraz jestem silniejszy niż byłem wtedy. Okay. Co do bakcyla, nie wiem do końca, co to znaczy słowo bakcyl. Czy że chodzisz z chęcią na ten trening, chcesz znaczy, się rozwijać? Znaczy tak, trener mówi tak, że kurwa ciężko jest mieć wygnać z sali, okay. Bo ja nawet po sali sobie zostanę, jeszcze tutaj się kurwa coś tam porobię, nie? Jest inny mental, bo wtedy czułem, że ja idę za karę na ten trening. Dobra. Wtedy, przed tą walką. Teraz ja chcę iść na ten trening. Teraz sparuję. I jest fajnie, jest naprawdę fajnie, nawet ostatnio mówiłem trenerowi, że kurwa, a fajnie, bo był taki moment, że wiesz, zaczynałem te sparingi i znowu mi ogarnął takie, że o kurwa, zaraz się będę napierdalał, nie? Mimo, że to luźny sparing, okay. Ale w człowieku tak jest. Ale mówią, nie, kurwa, trzeba zaczynać. A wystarczyło, żeby powiedzieli jedno słowo. Ja bym powiedział, dobra, to chuj, to jutro może zrobimy, nie? Ale zrobiłem, wyszło fajnie i teraz już lecą kolejne, już jestem po kilku, jest naprawdę dobrze, bo to wiesz, jeżeli dostajesz na sparingach, to ci się oddech ciewa, ale że wychodzi fajnie, to ja widzę, że jestem... Ojej. Ja widzę, że jest progres, przede wszystkim kondycyjny progres zobaczyłem, niesamowity. Może wtedy mi się tak nie podobały te treningi, bo szybko mi tlenu brakowało. A teraz naprawdę jest fajnie. Ja uważam, kurwa, że wygranko, nie? Wygranko będzie moje, nie dopuszczam w ogóle innej myśli. Jakbyś właśnie miał porównać Błońskiego i Oj Wojtka? To myślę, że Błoński mocniejszy o wiele od Oj Wojtka. A jakieś myślisz, będzie miał atuty w tej walce twojej? No jest wyższy i tyle. Ale chudszy chyba, taki, on jest taki drobny. No wiesz, wtedy z Błońskim walczyliśmy w 77, Błoński podejrzewam, że w trakcie walki już ważył te 80, już mu wróciła ta jego waga, 80-81. Ja ważyłem wtedy 74, bo ja nie wiem właśnie, ja nie wiedziałem, co się w ogóle wtedy działo, bo tak to ważyłem już 76, a jak się zważyłem przed walką, to nagle 74. Nie wiem, czy ze stresu, czy z czego, ale jakoś mi pospadało. Teraz walczymy w 70. Ja sparuję z zawodnikami, co ważą 82 i świetnie sobie radzimy, wiesz, w parterze jestem w stanie, nie wiem jak to się nazywa, sweepnąć czy coś takiego, no to przetoczyć. Tak, ja uważam, że elegancko będzie. Dobrze, to powiedz jeszcze na koniec, czy jakaś imba jest do rozwiązania w najbliższym czasie przez ciebie będziesz... Są, ale teraz jakby muszę przeprosić widzów, skupiam się na walce. Rozumiem, czyli po walce, już nie będzie tak jak ostatnio, że tam przed walką dużo też materiału było.
odpuszczasz? Czy... Ja też nie uważam, że to było jakimś problemem, że ja nagrywałem. To nie był problem. Problem był taki, że ja się nieodpowiednio przygotowałem do walki i tyle. Że no, ani mentalu nie miałem przygotowanego, nie wierzyłem w zwycięstwo i też byłem kiepsko przygotowany fizycznie. Siły miałem tylko na jedną rundę, więc ja się nawet nie chciałem ruszać, bo się ciągle miałem w głowie, że jak się zacznę ruszać, to się to nie będę miał siły wyjść na drugą, wiesz, no, o to chodziło. A to, że zrobiłem tam materiał 1-3 dni przed galą, to myślę, że to... Nie było różnicy. To jakby nie było, nie przesądziło o niczym. Wszystko się tu dzisiaj spada i tak, burzy. Tak, widzę. Myślę chyba, że czas kończyć ten wywiad. Sylwester, jak zwykle super się rozmawiało. Bardzo Ci dziękuję i widzimy się niebawem na Fame MMA. Dzięki. Za miesiąc. Za miesiąc.